do głowy. To sława i chwała zazwyczaj doprowadzają mężczyzn do zguby. Prawda na temat Pepy była taka, że ona nigdy nie była na Dunajskim Moście. Nawet nigdy nie spała z mężczyzną. Tak przynajmniej wynikało z epikryzy. Pewnie odkupywała czyjąś winę, jak w antycznej tragedii. Bo tak to się dzieje na Bałkanach. Od króla Edypa po dzień dzisiejszy. Tu, na Bałkanach, antyczna tragedia nigdy się nie kończy.